Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać, moi drodzy, nowy nabytek w mojej hodowli drobiu. A co to za nowy nabytek, to w dzisiejszym odcinku zobaczycie. A tymczasem zapraszam was serdecznie do oglądania. Znajdujemy się teraz w kurniku i teraz zobaczcie ten właśnie nowy nabytek. Tadam! Proszę bardzo. Może niektórzy z was już wiedzą, jaka to rasa. A jeżeli nie, no to jak najbardziej mogę powiedzieć. I zresztą powiem. A więc tak. Jest to parka kochinów miniaturowych. Kogutek oraz kurka. Tutaj mamy kogutka. Zresztą widać to po grzebieniu, bo jest większy i dzwonki również. I bardziej taki dostojniejszy. A tutaj mamy kurkę, ponieważ jest bardziej drobniejsza, ma mniejszy grzebień, mniejsze dzwonki, wiadomo. I tak. Zostały one zakupione. O, jak się kurka ładnie tuli do kogutka, zobaczcie. Tuli się do mężusia. Wziął ją pod skrzydło. Prawdziwy z niego dżentelmen. Super. Fajny widok. Te kochiny miniaturowe zostały zakupione jakieś kilka dni temu. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był dzień, ale było to raptem kilka dni temu. Można śmiało powiedzieć, że te kury dopiero są tutaj takie świeże, w cudzysłowie mówiąc. Są to nowi lokatorzy, nowi mieszkańcy wiejskiej zagrody. Są na nowym terytorium, na nowym rewirze i muszą po prostu się przyzwyczaić i muszą się zapoznać z terenem, co, jak i gdzie. Przede wszystkim większość czasu spędzają tutaj właśnie w całym kurniku. Także myślę, że już wiedzą, o co tutaj chodzi w tym kurniku. Wiedzą, gdzie mogą się najeść, gdzie mogą się napić. Albo gdzie kurka ma znosić jajka. Albo gdzie mają spać, że na grzędach. Zresztą już na grzędach śpią. Pierwsza noc tylko była dla nich taka najgorsza, ponieważ nie spały na grzędach, tylko spały tutaj pod tymi gniazdami, czyli bezpośrednio na słomie w kurniku. Pomimo tego, że chciałem je usadzić na grzędzie, bo chciałem zobaczyć, czy będą spały na grzędzie, czy nie, no to one i tak po prostu schodziły z tych grzęd i wolały spać na ziemi. Być może się bały i były zestresowane, ale druga noc w kurniku już ładnie siedziały obok siebie na grzędzie. A więc fajnie, super. Są to oczywiście oryginalne kochiny, bo posiadam jakieś tam dwa koguty z kochinów, ale to nie są oryginalne kochiny, tylko jakiś totalny miks. Chodzi tutaj na przykład o koguta Feliksa oraz o koguta Stefana, które zaraz te zresztą koguty pokażę. Proszę bardzo, tutaj mamy koguta Stefana. A tutaj mamy koguta Feliksa. Ładny, kolorowy. Można powiedzieć, że jest to taki kogut porcelanowy w takich barwach, bo są właśnie kochiny porcelanowe, z tego co mi wiadomo. I właśnie ten kogut ma taką barwę. A po czym wnioskuję, że mogą być to takie kochiny i taki totalny miks? No po tym, że też mają te koguty obrośnięte łapy. Ale to nie oznacza, że jest to oryginalny kochin, bo tak nie jest. Oryginalne kochiny są mniejsze i inaczej tak trochę chodzą, tak nieco śmieszniej. A te kochiny oryginalne, już miniaturowe, chodzą w ten sposób. Proszę pokazać. O, i zobaczcie, że upierzenie na ich nogach jest bardziej takie gęstsze, obfitsze i większe. Teraz prezentacja z bliska. Upierzenie
w kolorze czarnym. Tutaj niektóre piórka w innych barwach. Kogutek spokojny. Chociaż pierwszy dzień od przywiezienia już toczył walkę z innymi kogutami, a nawet kurami. Byście widzieli, jakie fajne uniki ten kogut robił. Fajnie to wyglądało, bo inne kury były od niego większe, koguty zresztą też, a on się z nimi bił, albo one z nim. I po prostu kogut robił takie uniki, że znajdował się pod kogutami lub pod kurami. I kury wtedy go szukały, bo nie wiedziały przez chwilę, gdzie on się znajdował. A on zadawał im ciosy już od tyłu. Także sprytny był. O, zobaczcie, jaki zadowolony, jaki dumny. Jakie odgłosy wydaje, takie... Także jest fajnie, cieszę się. A tutaj, moi drodzy, mamy oczywiście kurkę. Również spokojna. Podobnie jak kogutek. Ładne spojrzenie ma. Barwa praktycznie ta sama co u koguta. Tylko, że tutaj na szyi i w okolicy głowy ma takie upierzenie w kolorze ognisto-pomarańczowym. Coś w tym stylu. Też ładna. Ogólnie te kurki, znaczy kurka i kogutek, mi się podobają. Jestem z nich póki co zadowolony. Tym bardziej, że nigdy oryginalnych kochinów nie miałem, nie hodowałem. Jest to mój pierwszy raz z nimi. Pomijając fakt, że mam te dwa koguty, które są miksami, ale to nie oryginał, tak jak już wcześniej wspomniałem, a więc to się nie liczy. I zobaczymy, co będzie dalej. Czas pokaże. No i co tutaj jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Tą parkę kupiłem od jednego pana, również hodowcy, niedaleko mojej miejscowości, a więc można powiedzieć, że blisko. Jechałem się zapytać o coś innego, a wyszło tak, że wróciłem właśnie z kochinami miniaturowymi. Dodam jeszcze tutaj, że pierwsza kopulacja już się odbyła. Któregoś razu weszłem tutaj po jajka do kurnika, a kogutek już po prostu przeprowadził kopulację z kurą. A więc na razie wszystko idzie tak jak należy. Tylko tak jak mówię, muszę się przyzwyczaić, muszę się zapoznać dokładnie z terenem. Muszę poznać się z kurami, z kogutami i przede wszystkim z perliczkami. Może nie tyle co z perliczkami, ale perlikami. Chociaż perliczki chodzą swoimi drogami i mają swoje własne prawa i swoje własne zasady. I żaden inny ptak nie może im podskoczyć. Tak to już jest. Kury mają swoje życie, perliczki mają swoje życie, krótko mówiąc. I tak to jest. A teraz jedzonko. Oczywiście pszeniczka, bezpośrednio na ziemię, bo tak właśnie lubią jeść te kochiny. Kogutek zresztą już piał, ładnie pieje. Kury, kochiny są dobre na wysiadywanie jaj i zresztą na matkę kurcząt się idealnie nadają. Także jak ktoś z was posiada kochiny lub ma zamiar je zakupić i marzy o tym, żeby mieć własne pisklęta i prowadzić naturalne lęgi, tak jak ja, no to właśnie wiedzcie, że takie kurki, kochinki są dobre na wysiadywanie, jak i na matkę piskląt. Ale oczywiście inne kury również świetnie się do tego nadają. Kochiny są łagodne, spokojne. Zresztą po nich to widać. I bardzo mnie to zresztą cieszy. Choć kto wie, może kiedyś ta kurka zasiądzie na jajach. Może już wysiadywała.
ale no nie u mnie, bo dopiero jest nowa tutaj. Ale czas pokaże, jak to się mówi. Prawdopodobnie kogutek jest dwuletni, a kurka nie wiem. Kurka może mieć rok lub też dwa latka. Nie są jakieś stare. Te kochiny odróżniają się zupełnie od innych kur, zarówno swoim wyglądem, swoją postawą po prostu ciała, czy tam inaczej mówiąc sylwetką, i swoimi chodami, bo tak fajnie, śmiesznie chodzą. Podoba mi się to. Teraz tylko czekać na pierwsze jajo od tej kurki. O, piękne rozprostowanie skrzydeł. Jak już kurka zniesie to swoje pierwsze jajko, to będzie super. Tylko żebym jeszcze wiedział, jakie to jajko. Chyba że najwyżej będzie gdzieś na ziemi tutaj w kurniku, bo perliczki też czasami znoszą tutaj bezpośrednio na słomie w kurniku. Ale perlicze jajo różni się też od kurzych, a więc raczej nie będzie problemu z odróżnieniem. No i co, moi drodzy? Więcej tutaj informacji już nie powiem, bo chyba już wyczerpałem temat. Nie ma tutaj już co mówić ciekawego. Za dużo. Choćbym chciał, ale nie ma co. Więc zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. A my widzimy się i słyszymy jak zawsze w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam was z kurkami, znaczy z kurkami, z kochinami miniaturowymi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!